dotyczy jakby już pogłosiem uchwały, którą przyjęliśmy na poprzedniej sesji odnośnie rozdzielenia tych pieniędzy na 2014 rok, czyli dokończenie dokumentacji oraz realizacja zadania budowy obiektów sportowych przy szkole nr 48. To jest czysta formalność, czyli poprawienie w wieloletniej prognozie finansowej, skąd, z jakiego źródła, że tak powiem, będą skierowane środki finansowe na to zadanie. Czy są jakieś pytania, uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.